A dla nas to dobrze. Nie? Jak nie stanie się nic strasznego, czyli nie będzie żadnej awarii, mam nadzieję, że w piątek tradycyjnie na Mikołajki zaprosimy wszystkich do korzystania z lodowiska. Dziękujemy szczególnie wszystkim firmom, jak widać tutaj trwają prace przy wymianie reklam. Dziękujemy wszystkim firmom tutaj lokalnym, które wspierają to lodowisko. Co roku te środki pozwalają na jego renowację i utrzymanie. A koszty, jak wiadomo, nie są małe, gdyż energia i wszystkie inne koszty systematycznie rosną. Czy coś w kwestiach cen, coś w kwestiach godzin otwarcia się zmienia, czy to pozostaje na tym poziomie z ubiegłych lat? Tutaj z burmistrzem Wieruszowa podjęliśmy decyzję, że ceny ulegną delikatnemu wzrostowi. Cennik będzie dostępny w najbliższym czasie na naszych stronach i stronach urzędu. Godziny otwarcia będą tak jak w latach ubiegłych, również będą dostępne na naszych stronach i stronach urzędu. A 6 grudnia, o której jest planowane otwarcie atrakcji? 6 grudnia wspólnie z Wieruszowskim Domem Kultury zapraszamy na Mikołajki do godziny 18. Impreza odbywa się w rynku. Po godzinie 18 zapraszamy wszystkich tutaj na lodowisko. Będą jeszcze dodatkowe atrakcje związane z Mikołajkami.